Patrycja, głównie chcę rozmawiać o takim zjawisku, ponieważ myślę, że jesteś właściwą osobą, z którą chciałabym o tym rozmawiać. Czyli dobrym, złym przykładem, no. Nie, nie, bardzo dobrym przykładem, bo jest to zjawisko, które jest szerzej rozlewa się w naszym kraju i mam wrażenie, że uprzykrza życie wielu osobom. Mhm. Takie zjawisko, jakim jest fertility shaming, takie zawstydzanie z powodu niepłodności. Nie dość, że kobieta przeżywa bardzo trudne. Kobieta, para, ludzie, tak? Twoje tak, ludzi. Dotyka tak. Szerzej, tak? Tak. Przez taki trudny czas, podczas starań o dziecko, to jeszcze będąc osobą znaną, będąc osobą popularną, no jest podwójnie narażona na taki rodzaj nacisku. No a z drugiej strony powiedziałaś też o tym aspekcie braku anonimowości, który nie ukrywam, dokłada w tym wszystkim bardzo, bo i dzieje się to i w klinice, w której się leczymy, podczas diagnostyki, podczas wszystkich badań, w sytuacjach, nie wiem, przyjęcia na oddział i tak dalej. No jest to trudne, więc to bezpośrednio nas dotyka. No oraz pośrednio w momencie, kiedy mówimy o szeroko pojętym internecie, w którym każdy czuje się bezkarny. Dostaję potem wiadomości, że widziałam was, byliście, okay. Tak? Druga sprawa jest taka, że no... ta klinika staje się, to nie jest jednorazowa wizyta, tylko staje się takim miejscem, w którym my jesteśmy bardzo, bardzo często, więc ludzie się czasem też nie obcinają właśnie, wiesz, w poczekalni. Tak. Do tego trochę też gdzieś przywykłam, już staram się nie frustrować, bo gdybym się tym frustrowała, to bardziej może w momencie, kiedy otworzyłam się i powiedziałam, że po pierwsze się leczymy, po drugie jesteśmy po raz kolejny w procedurze in vitro, że Stasia mamy dzięki tej metodzie, to właśnie, czy wchodząc na badania, czy przyjeżdżając do kliniki, po prostu wchodzę z podniesioną głową. Tak, jakby jestem i walczę o swoje marzenia. I to trochę gdzieś też zmieniło moje podejście po prostu. Nastawienie. To poczucie straty ma wiele wymiarów i wiele warstw. I też zależy, w jakim momencie życia. Właśnie. Widzisz, to jest to, o czym mówisz. Ja teraz mówię spokojnie o tym, że na przykład ktoś, nie wiem, patrzy się, czy pokazuje nas palcem w klinice. Teraz mnie to nie rusza. Ale był moment, że było dla mnie wręcz blokujące, tak? Trzeba powiedzieć, w procedurze in vitro, największym, mam wrażenie, takim wrogiem psychiki kobiety jest świadomość. Bo ty nie dasz rady się wyłączyć na żadnym etapie. Czy to jest stymulacja, czy tam jest później punkcja, czy przygotowujesz się lekami do transferu, czy po transferze bierzesz leki na podtrzymanie ciąży. Więc generalnie i tak musisz być cały czas na tym skupiona. Dwa, że masz świadomość, że był transfer, że był ten zarodek, wiesz, że był, nie wiem, dwudniowy, pięciodniowy, tak jakby masz tą świadomość. Więc ta świadomość z jednej strony jest fajna, no bo wiesz, że coś robisz, ale kiedy się nie udaje, to ona jest dopijająca, po prostu. Tak. Bo to nie jest nawet, porównując, i to nie chodzi lepsze, gorsze, trudniejsze, łatwiejsze, ale mimo wszystko to jest w moim odczuciu trudniejsze, kiedy starasz się naturalnie po prostu z mężem, partnerem zajść w ciążę, po prostu przychodzi ten okres i jakby wiesz, że się nie udało, tak? Tutaj in vitro dokłada ci takie zjawisko, jak na przykład ciąża biochemiczna, tak? Czyli ciąża, którą widzisz i nie widzisz. Widzisz i nie widzisz. Jest, czyli ciąża, tak, jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy, którą ona jest, wykrywana jest właśnie testem hormonu. BDHCG, tak. No ale, ale właśnie tracimy ją do 6. tygodnia ciąży, czyli bardzo wczesnym etapie, czyli można było ją wykryć tylko i wyłącznie badaniem krwi. Tak. Ale to była ciąża, tak? Tak. Ja to wszystko doskonale rozumiem, bo właśnie to jest... gdybym tego nie przeżyła, nie doświadczyła, wiesz, w pewnym momencie uśmiechnęłam się, dlatego że jak opowiadałaś, miałam wrażenie, że słyszę siebie. Faktycznie tak jest, że nie da się tej głowy, wiesz, wyłączyć. Faktycznie tak jest, że nawet jak sobie wybiegasz pierdyliard kilometrów i pójdziesz wywietrzyć głowę, zrobisz cokolwiek, to wrócisz i tak do domu, zrobisz sobie tą zieloną herbatkę zen, a tu nagle jest, wiesz, ping, nie? I zaczyna się. To siedzi, wiesz, podświadomości. Dwa, że wiesz, jeżeli mówimy o długoletnim, miesięcznym procesie, to jesteśmy już nim zmęczone, tak, po prostu. Tak. Ja momentami mam po prostu dość, chociaż oczywiście bardzo chcę i walczę. Dwa, że pojawiają się momenty jakby
bardzo źle reaguję na teraz ciążę dookoła, ciążę koleżanek. Jakie trudne zjawisko, prawda? Wiesz, z jednej strony się cieszysz, no bo naprawdę nikomu, nie jestem osobą, żebym komukolwiek źle życzyła, ale, no ale sobie momentami z tym nie radzę, bo mam poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego ktoś może, ja nie mogę? Powiedziałaś o czymś takim jak złość. Mhm. Że złościsz się, że cię to wkurza, że no wręcz ja przyznam się ze swoich doświadczeń, u mnie się włączała agresja, taka bardzo dobitna. No tak, tak. Jakbym miała sobie tak siebie określić, to bym powiedziała taki pies warczący non stop, że wiesz, nie odzywaj się do mnie, nie doradzaj, nie coś tam. Bardziej rozpacz, nie agresja, a taką rozpacz, ale taką wiesz, rozrywającą serce, taką naprawdę tak i widzę... Wiesz, tak właśnie się mówi, niepłodność dotyka kobiety, potem za chwilę się dodaje pary, tak. Ale w moim poczuciu tak. Dotyka najbliższych. Też. Wiesz, my w tym wszystkim mamy Stasia, który ma niespełna 7 lat, ale jest bardzo świadomy. My z nim rozmawiamy o in vitro, nie nazywamy tego in vitro, dlatego że on ma niespełna 7 lat, więc jakby ciężko mu pewne rzeczy. Tak. Ale ma od świadomości najpierw, że mama i tata przytulają się na golasa, bo się tak bardzo kochają i z tego są dzieci. Później ma świadomości, że czasem tak się zdarza, że potrzebny jest pan doktor, lekarstwo od niego, zaszczyki, które mama robi. Tak. Wprowadziliśmy się do nowego domu i obok pokoju Staszka jest drugi pokój. I w świadomości Stasia też coś jest nie tak, no bo inaczej miało być, tak? Rozmawiamy o tym, on widzi też, no to tak jak mnie drażnią, to jest złe słowo, ale bolą ciąże bliskiego otoczenia. Tak, Stasia zauważam, że też na przykład no, to, że ktoś ma rodzeństwo, tak? No właśnie. Widzę i dlatego mówię o tym, że jest to choroba, która naprawdę dotyka, nie skupia się na kobiecie, bo to mój mąż też zawsze mówi, że po prostu 90 parę procent to i tak jest, dotyczy kobiety. To prawda. A w tym wszystkim ja jeszcze właśnie jestem mamą Stasia, z czego jestem bardzo szczęśliwa, ale też muszę być mamą, która go chroni przed pewnymi rzeczami, więc też kiedy dzieją się różne trudne rzeczy na całej naszej drodze, no to ja też muszę w jakiś odciąć się tego, nie, ale też jemu nie mogę go zostawić bez odpowiedzi, więc muszę powiedzieć, czy tym razem się nie udało, oszczędzić mu szczegółów, pozwolić sobie na popłakanie 2 dni w łóżku, ale potem wrócenie do bycia jego mamą, tak? To ja też mojemu mężowi, który stara się być dla mnie naprawdę, na pewno nie jesteśmy idealną parą, ale w tej kwestii, to będę zawsze podkreślać w każdej tego typu rozmowie, że oboje tego bardzo pragniemy i jest dla mnie ogromnym wsparciem, jakby na zasadzie wszystko, co zechcesz. I to jest jakby takiej, że czego potrzebujesz, mam pomilczeć, chcesz na mnie pokrzyczeć, jakby na tej zasadzie, ale wiesz, to ja też jestem osobą, która tak jak trochę musi chronić Staszka i jednak stwarzać bezpieczną przestrzeń. Wiem. To tak samo, no wiesz, to jestem ja osobą, która musi powiedzieć na przykład mężowi, że się nie udało, albo zadzwonić do niego, albo z nim porozmawiać i wiesz, w takich momentach czuję, że z jednej strony nam, ale to mi, że ja coś zrobiłam źle. Ja uważam, że in vitro, w ogóle leczenie niepłodności, niezależnie czy metodzie in vitro, inseminacji, czy w ogóle o diagnostyce i różnych metodach, to jest ogromna szansa na zostanie rodzicami, ale to nie jest pewność. Tak. Nienawidzę, jak ktoś mnie poprawia. To nie jest wojna, to nie jest walka. Dla mnie to jest cholerna... Walka. Walka. Wojna. Wiele rzeczy nam zabiera niepłodność. Wiele rzeczy nam daje. Znaczy daje, wiesz co, jedną rzecz na pewno. To też o tym mówię, że jak jest syndrom dziecka niechcianego, bo jest porzucone przez mamę, tatę, no odrzucone, to tu jest syndrom dziecka bardzo chcianego. Prawda. Tak. I ja wiem, że nie mówię, że byłabym inną mamą, gdybym nie musiała przejść tego, co przeszłam, ale myślę i tak sobie tłumaczę, że po prostu dzięki temu jestem mamą taką, wiesz, na 100%, nie wcale nadopiekuńczą, tylko tak. Mamą obecną na każdym etapie jego życia, czy jak był maluszkiem, wiesz, że właśnie nie był w żłobku, tylko byliśmy razem, nie siedziałam w domu, ale byliśmy razem w domu przez 3,5 roku, bo na przykład uważałam, że mając 3 lata nie do końca był gotowy na przedszkole, a mając 3,5 super ekstra. Przecież okej, można być influencerem, można przecież pracować. Przecież Instagram, social media dzisiaj też dla kogoś są pracą. Tak. Pracą. I to nie jest do końca tak, że twoje życie wiecznie wygląda od rana do wieczora w tej pięknej czerwonej sukni, w której zresztą ślicznie wyglądasz w e-booku. W tej swojej kuchni stoisz, tak?
po prostu 90% czasu stoisz w tej kuchni prawdopodobnie w jakimś kucu. Tak, i wiesz, gdzie ja też akurat tutaj zawsze mnie to dziwi, że ludzie nie potrafią tego oddzielić, bo ja to bardzo często właśnie siebie w tym kucu, w tym dresie pokazuję. Tak. Nie zawsze jestem pięknie ubrana, pomalowana i tak dalej. Przede wszystkim ze względu na rozpoznawalność mojego męża. Później moją gdzieś tam też ścieżkę kariery, że gdzieś tam tym internetem, Instagramem to się tak potoczyło. Nie chcę powiedzieć o misji, bo to jest za duże dla mnie słowo, ale takie trochę też odpowiedzialności i jakby znam wiele osób, które korzystają właśnie z metod leczenia tak jak my, ale udają, że nie. Lub co gorsza, jakby mieszają tutaj ludziom w głowie, że rozumiem. Broń Boże, nie in vitro, to jest dar boski, tak? Tak, tak, tak. I jakby ja, oczywiście nikt nie ma obowiązku, ale uważam, że my otwierając się, mój mąż też mówiąc z perspektywy właśnie faceta, zrobiliśmy coś bardzo dobrego. Owszem, tak. Są czasem tego trudniejsze konsekwencje, znaczy w sensie takie momenty i faktycznie takie konsekwencje, które gdzieś tam, no kurczę, może nie trzeba było, ale ilość z drugiej strony, wiadomości, które dostaję, wiesz, to tak jak nawet przed naszą rozmową, tak. Myślę sobie, nie wiem, czy dam radę, bo tak jak mówię, mam trudny czas i myślę sobie, rozdrapierany, po co mi to, tak? Mi tak. Personalnie tak. Po prostu... Tak. Tak, po co? Wiem. A potem sobie myślę, no właśnie po to, bo takich kobiet, dziewczyn, które mają taki czas, które mają taki zakręt na tej drodze, jest więcej. Tak. Tak. I że po prostu dwa, że też to, o czym rozmawiałyśmy, to odczarowanie tej straty. No właśnie, wiesz, przykład zupełnie, wiadomo, pierwszoligowych gwiazd Cristiano Ronaldo, tak? Tak. Ogrom pieniędzy. I co się wydarzyło, tak? I mówię tylko w... Wydawałoby się, bo wiesz, bo to jest takie postrzeganie, że właśnie wydaje się, że ktoś jest, nie wiem, rozpoznawalny. Bogaty, to... Wiesz, oczywiście zaglądasz mi tego portfela i wyliczasz, tak, wiadomo. Najlepiej, i lepiej niż swoje wyliczasz. Tak, wiesz, tak. Jakby lepiej niż księgowa, tak? Tak. To ci się wydaje, że właśnie takie rzeczy nie dotykają. Choroba nie wybiera. W naszym kraju niestety wybiera jedynie kogoś, kto ma możliwość, znaczy po prostu są osoby, które wybrane, które mają możliwość leczenia, mają możliwość diagnostyki, a są takie osoby, które niestety nie mają. Ja nie chcę już rozdrapywać więcej. Z ogromną wdzięcznością słuchałam tego, co mówiłaś. Bardzo ci dziękuję za twoje emocje, za twoją historię, za twoją otwartość. Podzielę się z tobą takim moim marzeniem. Powiedziałaś o tym pokoju, który jest pusty i czeka. Ja mam taką wizję od lat. Jestem ja, jest mój mąż, jest nasza córka, jest pusta plaża, wykrzywiona palma. I obok nas jest jeszcze jeden golas, taki mały, który lata w takich portkach, kąpielówkach. I towarzyszy mi ta wizja od wielu lat. I mam nadzieję, że się spełni. I mam nadzieję, że ten wasz pełny, pusty pokój też się zapełni, że przestanie być gościnnym i że zostanie pokojem goszczącym. Piękne, wymarzone, ukochane maleństwo. Dziękuję. Ja bardzo ci życzę tej plaży. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj, za rozmowę.